7654321. Oh, this you crazy mother. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Dzień dobry. Jedziemy na lotnisko. No ciekawe jestem, jakie niespodzianki nas czekają, bo już tam słyszeliśmy o różnych rzeczach, co nas mogą czekać, więc troszkę jesteśmy zdenerwowani, no ale zobaczymy. Chciałam jeszcze pokazać, bo tam gdzie lecimy, żeby później nie było, torebkę mam oryginalną, z oryginalnym wisiorkiem, wszystko jest oryginalne, żeby później nie było gadania, co nie? A Wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To co, kochanie? Patrz, pojechał tam. Nasza taksówka. Spóźnił się ten nasz Uber. Debil. Co? No pojechał. Jesteś zdenerwowany? Ja nie. Ja zawsze trochę przed podróżą jestem. Ty powinnaś się napić, bo masz chrypkę. Dobra, idziemy tam. Co? Czekaj, muszę do niego zadzwonić. A co, on się nie skapnął, gdzie my stoimy? Ja jesteśmy na lotnisku. Pełno ludzi jest, powiem. Dobrze, że to lotnisko we Wrocławiu jest takie malutkie. Lecimy z Wrocławia, to jest duży plus, że nie musimy nigdzie jechać. Ale jechaliśmy taką drogą dookoła, że... No bo ciągle są budowy. No też prawda. Dobra, idziemy do kolejki, bo jeszcze nas nie wpuszczą. Nie, pana Dawida paszport jest nieważny, 5 lat. Ale co, ty co? Zły paszport spakowałaś? Jak zły paszport? Zły paszport jest? Państwo nie polecą. Dawid, a co ty mi wsadziłeś do torebki? To ty pakowałaś. Nie wierzę, jak takim zakręcony. Żarty się robisz tak. Ja myślałam, że on mi stary paszport wsadził do torebki. Dobra, jesteśmy już... odprawieni. Ale dziewczyna nam zajebiste miejsca dała, powiem wam, fajne to jest. No. Jak ktoś nas zna i zobaczy, już fajnie zarezerwował sobie, więc dziękujemy ci serdecznie. Dziękujemy Napisz, bardzo. Napisz, jak będziesz jechała tam, jak żeśmy się umawiali na to jeziorko, co nie? Pojedziemy razem. Pozdrawiamy oczywiście z tego miejsca. No a my siedzimy, już czekamy na samolot. Powiem wam, trochę było nerwów z tego względu, ja tak nie chciałam mówić wcześniej, ale mieliśmy takie nerwy ze względu na ten paszport strzykawkowy. No nie będziemy tej nazwy tam wymieniać, co nie, żeby później nie było ten, ale wiecie o co chodzi, co nie? Bo niby tak jest, że potrzebne to jest, a nam się przeterminował się, co nie? No. I teraz nie wiedzieliśmy co jest, bo dopiero żeśmy zwrócili uwagę w piątek, że nam się przeterminowało. Ale Turcja tak jakby nie ma... No, że lecimy do Turcji. To oni nie mają to jakiegoś tam jest... obowiązku daty. Tam data jest nieważna, po prostu ważne, żeby mieć to. Oni tylko chcą, żeby ktoś był miał paszport strzykawkowy, ale nieważna data kiedy. O, no właśnie. Że tak to powiemy. Więc jesteśmy spokojni, bo tak się stało, ja trochę się denerwowałam. Ale myślę, że już jest wszystko dobrze, więc zaraz siadamy do samolotu, tak? Tak. I będziemy się upalać. Co? Ja nie jestem... Tylko stresuje mnie cały czas, wiecie? Jak ktoś ma wszystko w dupie, to też nie jest dobrze, co nie? Właśnie lepiej, bo to... Co ja zrobię? Nie, ja wolę być przygotowana, powiem wam. Ja podzwoniłam po ludziach. W końcu ktoś mi powiedział, dobra, tu nie możemy załatwić, tu nie możemy załatwić. Dobra, i zobacz, na pomysł. Kto miał rację? Ja miałem, bo nie, wiedziałem, bo ty że masz wszystko nie w dupie, bo i tak wiesz, że ja załatwiam. Nie, to tylko właśnie, powiedziałem to, ty masz ci, za dobrze, kochanie, ty masz po prostu za dobrze. Więc zadzwoniłam na lotnisko i po prostu się zapytałam na lotnisku, jak to wygląda. No i wszystko pani nam powiedzieli i wszystko nie, jest nam, okay. Tylko mi. Ja z tobą to słyszałem, więc... Też. Ja to bym kiedyś chciała, żeby on tak załatwiał wszystko od A do Z. Ciekawe, czy byś się wtedy nie denerwował. Patrz, perfumy tobie wiozą Douglas. A rzeczywiście, moje perfumy spakowali z łazienki. No to będę miała się czym perfumować. No. Czekaj, zobaczymy czy odbierze, bo... Nie odbiera? Pewnie myśli, że problem to nie odbiera. To nie odbiera. Halo? No, ale też mamo, słuchaj, już wszystko dobrze się zrobiło. No, idziemy do samolotu właśnie. Co, nie, nie. Może tam też nic nie zrobił. Nie, tego nie, to mnie po prostu się martwić. Nic nie zrobił ogólnie, to tylko będziesz musiał zadzwonić się, wrócić do domu, się znajdzie, zadzwonić. Dobra, zadzwonię, no. Powiesz, że ciebie nie ma i to wszystko, nawet w Polsce. Dobra. No, to tak tylko chciałem powiedzieć. Dobra, to papa, trzymaj się. Hej. Zobaczymy, jakie nam fajne miejsce wybrała, co? No. A tak w ogóle, no to chodzi o to, że dzisiaj moją mamę
wróciła policja. Zobaczymy, jak wrócimy. Ja nic nie powiem na ten temat. A ja bardzo lubię, to najprzyjemniejsza część lotu. Nie, dla mnie nie. Dla mnie tak. Jest to takie, mam dziwne uczucie, że nie czuję się za bardzo komfortowo przy starcie. Ale powiem wam, zawsze ratuję się tym, że wezmę sobie jakiś film. Na telefonie i sobie włącza i sobie ogląda w słuchawkach. Tak, bo dużo dzieci tutaj jest, jest trochę krzyk. A mam słuchawki, więc co mi się stało? Ja mam swoją historię, bo to jest właśnie ciekawe. Pojechaliśmy, bo nam się zepsuły te słuchawki. AirPodsy takie bezprzewodowe. No i mówię do Dawida, to chodź kupimy nowe, nawet z przewodem, mówię panie, żebyśmy mieli do samolotu, co mi obojętnie. No bo wiecie, ona jest taka, że ja mówię, że są za 99. Poszliśmy do sklepu, gdzie były za 130. Ona... Nieprawda. Były tylko 20 zł droższe. Nie, 30 zł. Nie, zapłaciłam 119. Nie, 119, pokażę moją fakturę, wrócimy do domu, żeby je mówić, że ja płacę. Przestań, bo tak było. Ale słuchajcie, pytam się go, czy chce też słuchawki, no bo wezmę na fakturę, nie ma problemu, przecież mamy firmę, co nie, więc możemy wziąć, podatek mu się zwrócił. No, on oburzony, że ja chcę kupić słuchawki, które kosztują 20 zł więcej niż... Ale no przy dwóch parach się wychodzi 50 zł. Więc mówię do niego, że pojechała do tego sklepu, to wydałam w tych cenach benzyny, jeszcze więcej na benzynę. Wiesz co, drugim razem na następny dzień byliśmy również w sklepie, gdzie były te słuchawki w niższej cenie. Czemu nie powiedziałeś? No co miałem mówić? Jak sama chciałaś. Ja teraz siedzę i oglądam sobie fajny film. A ja sobie oglądam widoki. Lecimy bardzo, bardzo nisko nad górami, ale i tak nic nie możemy opowiedzieć, bo dziecko się drze non stop, jak nie jedno, to nie jest to drugie. To co, kochanie? Idziemy? Proszę, lądowanie Ewa. No ale ogólnie lot fajny. Wylądowaliśmy, wrzucamy teraz na bieg luz. To mamy wywalone, tak? No jest luz. Kurde, wiecie co, ja lubię fruwać, w ogóle latać i tak dalej, ale to lądowanie było takie mega dziwne. Tyle od gór leciał, no to akurat fajnie, można było wszystko sobie obejrzeć, ale było takie, tak kiwało, wiecie, jakby jechał we Wrocławiu na najgorszej ulicy wrocławskiej, tak. I miał takie opony szerokie i cieniutkie, wiecie co, gumy i felgę cały czas przeszkadzał. Tuż przed lądowaniem już czułem, jak będzie kręgosłup polowie. Ale ogólnie fajnie było. Nie, fajnie całą drogę darły się dzieci. Tak. Znaczy mi nie przeszkadzało, miałam słuchawki na tym. A ja w sumie się cieszę na to. Zaoszczędził 19 zł, to musiał wysłuchiwać płaczące dzieci. Idziemy po bagaż. No. Wiesz co, kochanie? Co? Następnym razem włożę tobie burkę. Myślisz, że będzie wtedy spokojniej? Myślę, że tak. Ale ręce będą wystawać. To musiałbyś rękawiczki mi założyć, burkę. No takie czarne, taką tylko wszystko na czarne. Nie, no w sumie ręce mogłyby być, a reszty nie. Tak, jak mi. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć w sumie chyba jedyne oryginalne rzeczy, tak, w Turcji. On już mówi, słuchaj, teraz się przygotuj, bo to jedyne oryginalne rzeczy, które są w Turcji. Reszty wszystko są pogrodki. No ja jestem ciekawa, pójdziemy zobaczyć. Tu. Mamy jeszcze 8 minut, żeby wydali nam bagaże, ale tutaj na urlopie to się na zegarek nie patrzy, nie? No, więc my już jesteśmy lenie śmierdzące takie, tylko że nie śmierdzimy, no. Jasne, chodź. Mówię, burka się jej przyda. Taśma wiruje, Dawid na bagaż czatuje. Co? Wiecie co? Adriana stała tam, a tam jest... Czekaj, bo ja chciałam ciebie pokazać. A tam jest dużo ludzi, więc ja przyszedłem tutaj. Ona mówi, ale miałeś głupi pomysł, tutaj nic nie widać, ale tu jest bliżej wyjścia. Tak, bo ty się przeniosłeś ile metrów? Dwa. No i z tamtej strony byś lepiej widział. Zobacz jak tam jest. Nie, wiesz co, ja już nic nie powiem, bo ty zawsze tak przekręcisz, że twoje głupie myślenie jest dobre, a moje logiczne jest niedobre. Tak jest za każdym razem, tylko wiesz co, ja się nie stresuję, nie, ja się nie stresuję, bo ja już na urlopie jestem, więc mam to w dupie. No i dobrze, kocham cię, dawaj bu. Co się
jedziemy teraz w autobusie, na zewnątrz wiatr wieje, ale piękna pogoda. No. Włosy nam rozwiało, Dawid musiał czapkę znowu założyć, bo mu całą czuprynę rozwiało, słuchajcie. Ale widzieliśmy traktor, więc najpierw myśleliśmy, że traktorem po nas przyjadą. Na bagażu. Ale jednak się nie zatrzymał, jednak zatrzymał się autobus. Nawet fajnie. Oczywiście przerwa, bo jakby inaczej. Teraz się zatrzymali, jakby kołdry, czy poduszki, czy odkurzacze sprzedawali. Tak. Tu są sklepy, tu się chyba wszędzie... Tylko wjechaliśmy i już szumilumilumi, wiecie, taka typowo dla Polaków, jak na bliskich potańcówkach. Ale oni to się zatrzymują ciągle w tym samym miejscu chyba zawsze, co nie? No na pewno, bo mają z tego, wiesz... Dobra, kochanie, to znak chyba, że trzeba stąd p***lać, chodź, idziemy. Ogólnie jestem mega ciekawa tego hotelu, bo ma plażę piaskową, a nie taką żwirową, wiecie? Zobaczymy, bo no wiesz, właśnie ciekawa jest. Jestem, bo oni tak piszą, co nie? Poleciła nam ta babka, co nam załatwiła ten hotel. Powiedziała, że jest pyszne jedzenie, bo w ogóle hotel jest wielki, z jakimiś zjeżdżalniami, atrakcjami i tak dalej, więc no, ciekawa jestem, jak pojedziemy, to zaraz podglądniemy, zobaczymy, czy to prawda w ogóle jest. Nie? O, my właśnie dojechaliśmy, Adrianka już tam robi check-in, ale zobaczcie, jak to wygląda. No zapowiada się całkiem ciekawie, więc idziemy dalej. Jest i malutka. Jest czysto, póki co. Co kochanie? Wszystko dobrze? Tak, ta pani umie perfekt po niemiecku, więc super się dokazuje. Ale z gut. Okej. Kurde, duże to jest, powiem wam. Jeszcze tam i tam. Dotarliśmy, jest przepięknie. Ten szum morza i mamy plażę piaskową, taką typową, typową piaskową. O. Tu jest hotel, a tu jest widok. Poszliśmy trochę się nad morze odreagować, bo oczywiście w hotelu już zaraz była dyskusja, ale może mówimy za chwilę, jak wejdziemy do środka, bo tu jest tak głośno tych fal. Ale w tych krajach zawsze tak jest. Więc, no my się napawamy jeszcze chwilę i idziemy coś zjeść i popowiadać wam. Foko! Chodź tu! Kurde, nie mogę tego złapać tym aparatem, ale tutaj są takie ładne kwiatki. No ładnie. I tutaj jest najpiękniejszy, oczywiście. No ale fajnie tutaj się idzie takim korytarzem, co? No ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Jeszcze jak to tak bardziej będzie zaruszlane, czy coś tam takiego, to będzie jeszcze lepiej. Ogólnie hotel jest bardzo wielki, to jest ten główny budynek, tu są jeszcze dwa, które są czynne, czyli ten i ten, i te trzy są nieczynne. Co nam się wydarzyło? To prosta sprawa, przyjechaliśmy tutaj, zamówiliśmy jakiś tam pokój w taki sposób, żeby mieć okno nad morze, czy tam na basen, czy coś tam. No ale ponieważ mają tylko dwa budynki tak naprawdę, plus ten główny budynek otwarty, jest tutaj pełno Niemców, ale pełno Niemców, wpierdzili nas debili Polaków do pokoju, który ma okno na, tak jakby na klimatyzację, czyli całą noc wam napierdziela klimatyzacja jak nienormalna, że nie można spać na tej nocy, nie? Nie znamy. Przecież my nie jesteśmy gorsi od Niemców, tym bardziej, Tym bardziej, że mamy też niemieckie Ausweise. No więc powiedziałam po niemiecku, że ma obywatelstwo niemieckie. No i dostaniemy nowy pokój. Tak to lubię. A ja myślałam, że on pokaże i będzie coś gadał, wiecie, a on jak zwykle tylko pokazuje. No kochani, trochę poszprechaliśmy, trochę poszczekaliśmy. Mamy nadzieję, że my będziemy już mieszkać w tym hotelu traktor.
tak jak ja to pokoju mam, jak już. A, w pokoju. No. Hotel w sumie jest ładny, nie można powiedzieć, że jest brzydki, ale musimy wszystko oczywiście obejrzeć jutro w dzień, więc pokażemy wam to jutro. Dzisiaj już jesteśmy troszkę zmęczeni, trochę pojedliśmy, trochę posiedzieliśmy, więc zobaczymy, jak to będzie. Dawid, czemu się nie pokazujesz w ogóle? No tu jestem, a wy kochani zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, no nie i widzimy się niebawem. Już, nie muszę chyba już gadać, nie chcę, bo już się jestem nagadał. Po prostu zmęczony, no. No to prawda. Jutro będziemy więcej nagrywać. Jutro pokażemy wam naprawdę co i jak, co nie? No, dobra, pa, pa. Jutro, jutro, salut.